Witajcie drodzy YouTuberzy, Kazan z tej strony, a przed wami box, którego nie trzeba przedstawiać. Hammer 40 tysięcy Indomitus. Tak wygląda z przodu, z fajnym marinem nowym. A tak z tyłu widać masę figurek Necroni, Maryni, 61 modeli w pudełku, 20 Warriorsów, fajnie, sporo takiej podstawowej piechoty, jacyś bohaterowie. Przyjrzymy się temu wszystkiemu. Pudełko otwiera się z odpowiednim ssaniem. O! Ozdobna wkładka, fajnie, że nie ma kodu, przynajmniej z tej strony, z drugiej ma. Pracownik pewnie skanuje to, jak pakuje. I masa wypraszek, na wierzchu są motocykle. Przyjrzymy się troszkę w szczegółach, ale nie za szczególnie, gdyż ten unboxing, taki szybki, jest tylko zajawką takiego konkretnego materiału, na który was zapraszam. Już był ostatni film ze strategii na 18 na stream, na którym omówimy nowe zasady, omówimy nowe figurki. Mam nadzieję, że już coś tam zdążę zmontować. O, i druga taka wkładka jest, proszę bardzo. Bogato, bogato. Książka, zaraz się temu przyjrzymy. I książka oczywiście zasad. Bez folii, pożałowali. Ósma edycja była w folii, wiem, bo jeszcze nie tak dawno Dark Imperium kupowałem. No i mamy kalkomanię. Wielu zakonów, jakąś taką reklamowkładkę do zeskanowania, a tutaj będą, tutaj mamy podstawki pod tą wkładką ostatnią, nie wszystkie spakowane, te pod motocykle są całkiem pokaźne. Tutaj książka The Edge of Silence, znajdziemy tutaj, co my tu znajdziemy, trochę fluffu, statystyki do jednostek, do marynów, statystyki do Necronów, ale to omówimy w streamie, na który was już teraz serdecznie zapraszam. No i mamy oczywiście instrukcje, tak jak sklejać wszystkich tych Marinesów, których są różne maści. Mamy Lieutenanta, Judicara jakiegoś, to jest ten taki nowy typ bohatera, Primary Captain, Blade Guard Veteran Squad, Blade Guard Ancient, Assault Intercessor Squad, czyli w końcu intercesorzy z mieczami łańcuchowymi. Są motocykliści, fajnie. No i z Necronów mamy Scorpion Lord, Overlord, Royal Warden, Plasmancer. Na pierwszy rzut Marinesi, widzimy tutaj Outridersów, motocykliści, nowi duże motocykle, jednoczęściowe takie, w sensie nie ma możliwości zrobienia ruchomych kół czy kierownicy. Modele od jeźdźców odlane są od razu z motocyklem. Broń do walki wręcz tutaj nie ma żadnych opcji. Lieutenant z tarczą, pistoletem, mieczem. Fajna kolejna opcja. Ten jest bardziej zdobiony. To wiemy, że Lloydków do Marinesów to wyszły już po prostu dziesiątki, ale ten jest już bardziej zdobiony. Wygląda bardziej Marinesowo jak członek zakonu, a nie po prostu tactical. Więc jak najbardziej na plus. Głowa w hełmie. Szybsze malowanie. Kapitan. Model, który ma najwięcej opcji w tym pudełku, Kapitan Primarisów, tutaj też ma takie szmatki, będzie lepiej pasował dla Dark Angelsów. Miecz, tarcza tutaj z tymi zwłokami, relikwie jakiegoś tam ich świętego. No i tutaj mamy opcję nawet podstawki, możemy zrobić podstawkę z Necronem, podstawkę na skałce bez Necrona, jeśli nie chce nam się go malować, albo nie chcemy po prostu mieć Necronów, żadnych związków z nimi w naszych Marinesach. No i mamy trzy opcje główek, goła, w hełmie i w hełmie z podniesioną przyłbicą, taka bardzo złożona, trudniejsza w malowaniu. Intercesorzy z mieczami, dwie wypraski po pięciu każda. Tutaj jest opcja sklejenia sierżanta z plazma pistolem, można skleić sierżanta z bolt, pistolem i chainswordem, no i zwykłego Marinesa, no bo jak robimy 10, no to jeden sierżant nam jest potrzebny w takim oddziale, więc tutaj pod tym względem jest fajnie, ale nie znajdziemy tu żadnych broni specjalnych. A tutaj na tej wyprasce zbiorczej znajdziemy Eradicatorów, znajdziemy Blade Guard Veteran Squad, Blade Guard Ancient, znajdziemy tutaj Chaplaina Primarisowego i Judicara, więc tutaj mamy te takie pojedyncze modele. Czy te bardziej elitarne po prostu. Ta melta jest duża, ona jest jak od czołgu, jak od Lemana, multimelta, nie? Nawet trochę na długość większa, więc tutaj są zmiany. No i te melty mają większy zasięg, co na pewno się przyda, zwłaszcza, że stoły są skrócone w tej edycji, przynajmniej minimalny ich rozmiar. Tarcze energetyczne, dużo detali. Tutaj
fajny taki szkielet na tym sztandarze. Może nie wszystkim się to podoba, ale detale tutaj są. Oczywiście, zobaczcie, przerobienie tego żaden problem. Ucinamy tutaj, wkładamy mu pina od ręki, mocujecie sobie jaki chcecie sztandar. To nie jest naprawdę taka przeróbka problemem. Ponów zaczniemy od Royal Wardena, który ma relik Gauss Blaster. Dla mnie to wszyscy na kroni to są relikty, no ale dobra, nieważne. On tak wygląda, taki dość cienki, ale ma kawałek jakiejś pelerynki, kable idące do tej jego broni i główkę taką troszeczkę tutaj popękaną. Ogólnie ci nekroni są tacy uszkodzeni. To jest Overlord. On tu najlepiej wygląda z całej tej grupy nekronów, ale też ma różne takie wyszczerbienia w zbroi. Widać, ten protokół reanimacji nie działa do końca. Nie jest aż tak bogato zdobiony jak no, inni Overlordzi. Lordowie nekronów, do których przyzwyczaiło nas GW. Na tej wyprasce znajdziemy skorpek destroyersów, nowych destroyersów biegających na trzech nogach i walczących wręcz. I tu jest jeszcze coś takiego jak Canoptek Plasma Sith, takie robociki, które no jeszcze tam wzmacniają nasze siły dodatkowo. Podobnie jak w przypadku Marinesów, mamy też taką dużą wypraskę zbiorczą. Tutaj jest skorpek Lord, Plasmancer, Canoptek Reanimator, to na tych długich nogach. Kryptotrals, czyli takie beczki z pazurami, tutaj one są. Fajne są te modele, one nie mają zbyt wielu części, każdy jeden z nich, więc złożenie tego nie powinno być problemu. To są takie małe, słodkie skarabki. No i coś, co uważam jest super w tym boksie, mianowicie dwie wypraski, takie duże, po 10 Necron Warriorsów. 10 Necron Warriorsów jest na jednej i 3 podstawki skarabów. Skaraby to jeden element. Czyścimy tylko linię podziału formy, wycinamy i heja. Nie musimy tego sklejać. Proste, fajne, szybkie, mi się to podoba. Oczywiście trzeba poświęcić czas na malowanie. No i mamy jeszcze możliwość opcji. Mamy Gauss Flyer i Gauss Reaper, jeśli chodzi o bronię. Każdego możemy wyposażyć w taką lub bądź inną. Można sobie stestować, dziesiątkę zrobić taką, dziesiątkę taką i tyle. Sami Warriorsi składają się z niewielkiej ilości części, ale to jest plus. I są chudzi, powinni być również szybcy w malowaniu. Świetnie, że ten boks dostarcza tyle podstawowej piechoty, bo ona zawsze jest potrzebna. Kończę ten szybki unboxing. Chciałem Wam tylko pokazać i zaprosić Was bardzo serdecznie na stream 19 lipca o godzinie 18, żeby poznać całą tą zawartość, to jak się spisują jednostki względem nowych zasad, jak te zasady wyglądają, jak to fluffowo wygląda. No i postaram się te modele przygotować dla Was specjalnie, żeby móc Wam je oczywiście pokazać. Więc 19 lipca, godzina 18, wbijacie na kanał i oglądacie streama. Bardzo Was o to serdecznie proszę. Do tego czasu od 11 startuje pre-order tego pudełka i możecie go zamówić. Skorzystajcie z linku w opisie tego filmu, zamówcie go na stronie Strategia Centrum Gier. Tam jest atrakcyjna oferta dla Was przygotowana, nie będziecie zawiedzieni, a w dniu premiery jedzie do Was ten box. No bo tak to po prostu działa, teraz preordery, w dniu premiery 25 rusza do Was i również będziecie się mogli cieszyć tą zawartością, ale wcześniej jeszcze, żeby zobaczyć jak to wygląda i poznać jeszcze szybciej zasady, znaleźć odpowiedzi na Wasze pytania, zapraszam na stream 19. Dziękuję za oglądanie tego materiału, śledźcie fanpage na Facebooku, bo jeśli będą jakieś newsy dotyczące właśnie wydarzeń, to będą na fanpage'u na Facebooku ogłoszenia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego unboxingu na kanale Kazana. Pozdrawiam Was. Cześć.